Siemka, z strony Prosołt, a to jest kolejny odcinek z Vampyr, jak w stanie pamiętacie. Robiliśmy sobie West End i w ogóle... Tak, robiliśmy fabułę. W sumie tak średnio pamiętam już, co robiliśmy dokładniej. Co to? Było zawalenie. Ej! Co tak walisz, typie? Konia se zwal. Właśnie w Temple Gardens mieliśmy sobie zwiedzić. Właśnie gdzieś tutaj będzie. What? Aha. To nieźle. Szylingi. O, siema. Kuźwa. Wybacz. Cipałe, ha. Panie bestio, ja nie chcę się z tobą bić. Nie, ty masz za wysoki level, panienko. See them fancy cars? This one's a car. Gdzie ja wyjdę? Nie było mnie tutaj chyba. It's locked. O kuźwa. Ile tu jest ludzi? It's a leech! Kill it! Kill it! Kill it or you deserve!
Już popisałeś się. Kurwa mać. Chodź tu. Fajnie, że już w sumie połowy zdrowia nie mieli. Dobra, przeszukajmy co to wszystko. No jest życie i tak pewnie tutaj wrócę jeszcze kiedyś. Porządna dubeltówka. Czemu mi się wydaje, że to jest lepsze? Chociaż nie byłbym tego taki pewien. 560. To 691. Strzelba Miltona ulepszona na maksa. Więc są takie średnie, ale w sumie fajnie mieć, nie? Dlatego nie wiem, skąd ty się tu wziąłeś. Ja sobie tu pootwieram wszystko. More Braille. Oh. I should bring this to Mason Swanborough. Okej, mamy ostatni tekst napisany Braillem. Braillem. Czy jak to tam się czyta? Czekajcie, o Jezu. Jak się chce spać. Go back home! Over there! There's one of them vermin! Nie wiem czemu, ale ja lubię rozwalać te beczułki. I tu byłem.
uwaga, bo ona ma 29 level. Nie wiem, jak... Dobra. O Jezu. Dobra, autofagia. Zaraz trzeba będzie się szykować na tego. Na wielką bestię. Dobra, trzeba się przyczaić. Boże, to mu nic nie zrobiło. Dobra, jestem z powrotem. On mnie ugryzł? Co? Nie był taki trudny. Zresztą boję się od takiego wysokiego levela, ale... Bo wiecie, ten skaliak mnie raz chyba z 5 razy mnie pokonał. Wiecie, on miał praktycznie moje ataki, więc... Wiadomo, że teraz moje obawy wzrosły. Odnośnie tego... odnośnie levela moich przeciwników. Co to jest? Ach, to jest zdeformowane śmiecie. I have this thirst for blood. This is despicable. No teraz po tych ulepszeniach widać, że ten... I can't believe I'm że ta absorpcja krwi jest lepsza. Dobra, jeszcze jeden szczurek. This is despicable. Ja tu zaczynałem ostatni odcinek. Dobra, ale znajdziemy kiedyś ten drugi fragment testamentu ojca Jonathana. Czy
czy nie. Będzie trudno. Nie mam pojęcia, gdzie może być ten drugi fragment. Serio. Menu ślepego smakosza. A restaurant where the guests are blindfolded before being seated. Intriguing. Zaktualizowano śledztwo. Dobra. Pójdziemy do tego Calhouna. Kurde, no znajdźmy ten fragment listu w końcu. Wtedy będę miał święty spokój. Jest. Tu. Gdzieś. No. Chyba, że jestem w centrum. No, jestem w centrum jednak. Nie no, bo się pokazało tam u góry. Jest jakaś książka. Ten cmentarz strasznie przypomina mi tego z Murdered Soul Suspect. Boże, cmentarz, to są ogrody! A nie no, dalej mi przypomina ten... Te ogrody przypominają mi cmentarz z Murdered. Gęsta, krzepka krew. O kurde. To legendarne jest praktycznie. Czekajcie. Dobra, ważne. Myślałem, że mam odpaloną przeglądarkę. Jezu, on ma 30 level. You London vampires are so weak! No fuck. You're mine. Your prey is mine. No jeszcze czego? Ja pierdolę, pojebało ich. Te kony są zjebane, naprawdę.
Może mu zrzucić skalę na ryj. Tą trójkę, o ile się zrespią. Tak, zrespili się. Halo, mordy. Chodźcie tu. Chodźcie. Pokażę wam kolegę do zabawy. To nie ten stanął. Ej, no macie kolegę. You're mine. This is my turn. Gotcha. No nie, czemu ten skalup nie atakuje? Czemu skale w ogóle się z nim nie biją? Serio? To jest kurwa żart, naprawdę. Nawet mi się wytrzymałaś, nie zregenerowało. Ale nie, tam musi coś być. Idź mi stąd. To jest żart. Ja się czuję, jakbym walczył z bossem jakimś, a nie ze zwykłym przeciwnikiem. Otrzymato. To jest żart. Jezu. Zdechnij. Dobra, ja się zregeneruję, tak czy tak. Jebać tego typa. Mogłem coś... O. Believe I'm doing this. This is despicable. I can't believe I'm doing this. No, haps, haps. This is despicable. Nie, to jest gazeta. Czekajcie. Muszę podkładkę chłodzącą, może to coś da. Bo naprawdę
lagi podczas jedzenia szczurów są okropne. Jest kryjówka. There has been a fight here. I can see a blood trail. Pada jabłko, left jabłoni. By one of the antagonists, perhaps? Knight Louis Teasdale. What a mess. Something terrible happened here. But what? To jest pewnie w kanałach. Dalej nie wiem, co z tym fragmentem testamentu. Może seria będzie tam w kanałach. O kuźwa. Ale rozjebałem grę. W temple. I have this thirst for blood. It's locked, all right. Mm-hmm. I will crush you. Leon Augustine? What the fuck? You shall learn to respect the laws of Ascalon. Znowu. Aj, aj, aj. Jezu, ja nie zeszłem tego. Trochę. Ale mi jebnął, Boże. Ja nie chcę widzieć jego lepszych ataków, naprawdę. Die.
Dobra. Ale będzie to ciężka walka, naprawdę. Ajajaj. Ajajajajajajaj. Cofnij się, cofnij, cofnij. Po jednym będziesz przeładowywać. Kurde, zabrałem aż 500. Ajajaj, no. Nie chcę zginąć pod sam koniec. Nie. Show me your power, noob. Nie pokażę ci pały. Kurde, ale jak on mnie raz jebnie, to już po mnie. Kuźwa. Wiecie co, ja muszę być bardziej przygotowany na tą walkę teraz. Był prosty do zabicia. Naprawdę. Ale ja ewidentnie potrzebuję potek. Wiecie, z krwią i najlepiej z wytrzymałością. Ponieważ autofagia zużywa mi punkty krwi i ja wtedy nie mam czym atakować praktycznie. A samą piłką chirurgiczną jest naprawdę trudno. Tak więc ja zaraz wracam. Może tak wrócę do was, jak już zejdzie mu z połowa tego zdrowia, więc zaraz wracam. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem w nietypowym miejscu, ponieważ miałem być tak jakoś przy połowie ten... Ale nie mam w ogóle naboi do strzelby, a w skrzynce nikt łaskawy mi nie chce dać. Dlatego tutaj jest jedyny sprzedawca, ale najpierw muszę zużyć tą kwestię poboczną. I have found a restaurant that could satisfy you, Mr. Russell. The most intriguing and exotic restaurant in London. Really? You have piqued my interest. Where is it? It's a place where you eat in complete darkness and try to identify your meal without anything but your palate. My, oh my! How interesting! It could even be fun to eat a little poisson et frites that way. Oh, thank you, Dr. Reed. Please, have this for your research. 200 szylingów. I may have a look at. Mam porządny spust i porządny uchwyt. Na pewno jeden spust chcę, żeby polepszyć sobie rewolwer. Jednak tą dubeltówkę bym sprzedał, bo mi to niepotrzebne. To mogę oczywiście sprzedać. Have you noticed anything suspicious recently?
No jak widać, chyba nie znajdę, kurwa, tych naboi w tym odcinku. No więc moje szczęście. Chociaż to mogę pójść do Whitechapel. To słuchajcie, ja wrócę do was dopiero jak ogarnę te naboje do strzelby, bo no bez tego nie pokonamy tego Augustina. Ale dobra, zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, uderzył mnie tylko raz. Do tego czasu. I słuchajcie, nie znalazłem w ogóle loftek. O kurwa mać. Zrobiłem sobie te sera. Dobra, ostateczność. On jest dosyć prostym bossem, tylko trzeba mieć na niego sposób, no. Show me your... No, bardzo proste ataki, jak Fergal. Więc to nie jest nic nadzwyczajnego. Gadaj. Tylko jedynym problemem jest to, że on ma wysoki level. Tak to nic więcej. O kurwa mać. Do niego taki doskok to jest w ogóle jakiś, nie wiem, upośledzony. A, i ulepszyłem sobie jeszcze pałkę chirurgiczną. Teraz wam pokażę, nie zapomnę. Oczywiście, aj, trafiłem w kolumnę. Jezu. Nie. Jest! Wściekłość wulkodów jeszcze dostałem. Nie dajcie się zmylić rozmiarom wulkoda. Te potężne skurczybyki poruszają się równie szybko co wszystkie pijawki i mogą zostać unicestwione w ten sam sposób. Poprzez przybicie ich gnijących zwłok do ziemi i ścięcie im łbów. Pamiętajcie, najważniejsze to odpowiednio się przygotować i poznać słabości celu. No właśnie tak to było z tym wulkodem, czyli z tym Augustinem. Pamiętajcie, co jest oczywiście problematyczne, jako że wulkody nie mają wad, to maszyny do zabijania owładnięte tylko jednym celem. Zaciśnięciem potężnych pazurów na waszych szyjach. Jeśli więc kiedyś przyjdzie wam spotkać wulkoda, nie zapomnijcie o jednym. Róbcie uniki i doprowadźcie go do szału. Zadawajcie mu rany, drwijcie z niego, wytrąćcie go z równowagi. Odpowiednio zirytowany wulkod przestaje myśleć i zaczyna atakować na ślepo. Możecie wygrać jedynie zyskując taktyczną przewagę nad tą głupią bestią. Skorzystajcie z tego. No i dobra. Też za drugim razem, bo go pokonałem. Więc spoko. Nie był też jakoś wielce trudny. To tak jak z Fergalem była walka. Bardzo podobna walka z Fergalem. Tylko dali mu inne ciuszki. Tak naprawdę. Nawet przydały mi się, tylko dwa razy lekarstwo użyłem. A z shotgunem nie trzeba było się jakoś męczyć, żeby cały czas z niego korzystać.
Co oczywiście miałem w zwyczaju wcześniej. Co to za lokacja w ogóle jest? Odblokowano drzwi. O, loftka. What? No tak, czy jest level, jeszcze co? I 4 skale, na pewno. Większego zasięgu chyba nie mogliście sobie zrobić, nie? Tak, pewnie. To ma sens. Ajajaj, straciłem pazury. Właśnie pokażę wam, o, ulepszający rewolwer na doskonały i na i piłkę chirurgiczną na doskonały. Więc no, lepiej być nie może, że tak powiem. Jezu, jeśli słyszycie jakieś walenie, to przepraszam. Nie wiem, kurwa, co to jest. Ale ten ktoś powinien się jebnąć w łeb, a nie w ziemię. Kurwa, samym moim biurkiem w sensie. I have this thirst for blood. This is despicable. Jezu, gdzie ja wyjdę? I have this thirst for blood. You Londoners are no match. O nie! Tylko nie Egon. Nie lubię z Egonami walczyć. Są strasznie niezbalansowane. Czy zbalansowane są może? No fajnie! Kurwa, zajebany bezsens! No i co ja mam zrobić? No i co? Co ja mam kurwa zrobić?
Ja pierdolę. Zabawę z tej gry, naprawdę. To już boss był łatwiejszy niż to badziewie. Jeszcze się z barierą krwi bawi, na pewno. To jest irytujące. This is my territory. O kurwa. Do ciebie tak strzelał. Ty się w końcu zmęczysz. Prowadzony na bieżąco pamiętnik. Po wyczerpującej podróży z Manchesteru wreszcie dotarłem do Londynu. Miasto jest pogrożone w rozpaczy, nie trudno będzie mi znaleźć kobietę pragnącą uciec śmierci. Nie mogę się doczekać, aż rozpocznę badanie. Wkrótce nie będę już prawiczkiem. Cela jest gotowa, teraz muszę tylko znaleźć odpowiednią kandydatkę, którą w niej zamknę. Będzie piękna i delikatna o łagodnym usposobieniu. Sprawdziłem już swoje umiejętności perswazji na kilku kobietach i w większości przypadków okazały się skuteczne. Skuteczne. Nie to, że coś. Nie chcę jednak uległej narzeczonej. Użyję mocy tylko po to, by ją tu sprowadzić. Następnie powiem jej, że jakie mam zamiary i poproszę o podjęcie decyzji. To bardzo ważne. Chcę, by ma pani z pełną świadomością postanowiła, że spędzi wieczność u mojego boku jako żona. Chyba odnalazłem idealną kandydatkę. Ma na imię Louise. Jest uroczą kelnerką w przybytku. Uwielbiam sposób, w jaki serwuje napitki. Z dumą i siłą. Z pewnością przyjmie swoją propozycję, kiedy już będzie moja. A wampirza krew dokona jej metamorfozy, z jej twarzy znikną blizny. Wówczas stanie się tą doskonałą pięknością, którą w tej chwili dostrzegam tylko ja. Nie rozumiem. Louise odrzuciła moje oświadczyny. Dlaczego? Obiecałem jej, że nigdy bym jej do tego nie zmusił. Może ją nieco przygłodzę? Wtedy zrozumie, że jestem jej jedyną opcją. Jezu, ja już mam pełne. Louise Tisdale. Porywacz Louise chciał zmienić się w wampira. Kurde, zaraz musimy kończyć, nie? Are you all right, miss? Who are you? What do you want from me? My name is Jonathan Reed. I'm a doctor. What happened to you? Why are you here? I'm Louise Teasdale. I was kidnapped a few weeks ago by a vampire. Don't laugh, please, sir. It's no joke. I believe you, Miss Teasdale. That monster told me my father was dead. That no one was waiting for me outside. You're safe now. You don't have to worry about the vampire. You should just return home. Thank you, sir. I hope we'll meet again soon. Because I'd really like you to teach me how to get rid of these creatures. Okay. Goodbye. Ale nie. Dobra, wyjdziemy sobie z tych kanałów. I już kończymy. Bo od tego samego walenia już mi coś, nie wiem, trafia. Zwyczajna siekiera. No jest trochę lepsze, jak się ją... A nie, to jest na oburącz. To bez sensu. Dobra, wyjdę stąd i będziemy kończyć.
Chyba nawet już wiem, gdzie wyjdę. O kurde, to jakieś nieznane. Dobra, to słuchajcie. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i do zobaczenia w następnym odcinku z Vampire.